Dziękuję bardzo, panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, wysoka izbo. Chciałem zapytać pana ministra Nowaka, jakie są dzisiaj perspektywy, jeżeli chodzi o zakończenie budowy ostatniego odcinka autostrady, właśnie tego zakwestionowanego odcinka Radymno-Korczowa, dlatego że termin ukończenia już dawno minął. Firma AWAX, która prowadzi tę inwestycję, no niechlubnie tam się zapisała. Natomiast problem jest w tym, że wielu inwestorów, którzy uwierzyli w to, że autostrada będzie już na dzień dzisiejszy funkcjonować, zaczyna się zastanawiać, czy przy takiej niepewności, czy w dalszym ciągu prowadzić te inwestycje. Ta droga miała być szansą dla rozwoju tego regionu, więc moje pytanie, jaka jest realna szansa, aby ten odcinek Radymno-Korczowa został ukończony, dlatego że bardzo często inwestorzy zadają mi te pytania, pełni niepokoju, dlatego że takie dwuletnie opóźnienie to dla poważnego inwestora to jest poważna strata i zastanawia się, czy w dalszym ciągu prowadzić tę inwestycję. Dziękuję bardzo.